No puede ser que no tenga mi calcetín. Jak mogłem zgubić skarpetkę? No właśnie. Gdybym był skarpetką... Przestań. Za te prace domowe Anita oskubała nas z całej kasy. Matma była droga, bo na dzisiaj. Ale mamy z bani literaturę. Rewelacja. Pewnie. Witam. Siadajcie. Na początek gratuluję Bustamante, Lopezowi i Goicolea. Pracy z literatury klasycznej. Dzięki. Nie przesadzajmy. Chciałabym, żeby wszyscy je poznali. Uczcie się. Brawo. Dokładnie o to chodzi. Uczcie się. Jasne. Tak. Zapraszam na środek. Opowiesz nam, o czym pisałeś. Teraz? A kiedy? Wojna i pokój. Bez wojny nie ma pokoju. Gdy zaczynał się pokój, kończono wojnę. Cisza. Krótko mówiąc, wojna i pokój idą w parze. Siadaj, Mendes. Wygadujesz bzdury. To był wstęp. Napisałeś co innego. Krótki wstęp. Dzień dobry. Witaj, Alicjo. Pani profesor? Cisza. Przyszłam po listę obecności. Leży na biurku. Dzięki. Nie ma wielu osób. Widzę. Mia jest na wycieczce, a Paz dostała zgodę na wyjście. A Rocco? Właśnie. Gdzie Rocco? W łazience. Ma okres, bo zniewieściał. Spokój. Szanuj kobiety. Nie widzisz, że tu są damy? Poproszę Gastona, żeby go poszukał. Dzięki. A potem pójdziemy... Tak, później. Piękne dzięki. Cisza. Kontynuuj, Bustamante. Słuchamy, Diegusiu. Słuchamy, Bustamante. W tamtych czasach używano działu, ale broń zaczęła się rozwijać. Dziś mamy zabójcze psy, co? I kozie rogi. Cisza. Zamierzasz klepać bzdury o broni, czy milczeć całą godzinę? Może porecytujemy wiersze? Tak. Litwo, ojczyzno moja, siadaj, Mendes. Ty też. Cieszy mnie wasze nagłe umiłowanie poezji. Więc przeczytam wiersz. Świetnie. Ale najpierw wysłuchamy Bustamante. Usiądź prosto. Boli mnie brzuch. Co? Brzuch. Odkąd tam stoisz, przemierzyłam już klasę 3 razy. Nie wierzę, że się rozchorowałeś. Co się stało, Mendes? Coś mi wpadło pod marynarkę. Rozumiesz, Bustamante? Kontynuuj. Będziesz czekał cały dzień?
Nie, Diego. On umiera. Błagamy panią. Puszczaj. Na miejsca. Natychmiast. Już. Bustamante? Bustamante? Co ci jest?